Jakub Bednaruk na Twitterze się zastanawia, co mógłby reklamować Luka Modlić. A propos. Wiesz co? Golarki nie. Ja myślę, że takiego małego jastrzębia z zoo. Ale tego się nie sprzedaje. No, nie wiem, no, ale mógłby reklamować, bo wygląda jak mały jastrząb. Okej. Okay. No, ale a z takich produktów pierwszej potrzeby, że a to już tak ci mówię. Nerwosal. Adam Nawałka reklamował przed mundialem parówki. Modrić też mógłby. No super. Why? Okay. No co dobrze. Żałuję, że zadałem to pytanie. No nie, no tak, no bo to wiesz, to pierwszej potrzeby. No parówka jest pierwszą potrzebą, tak? A może baterie? Do czego? O. No biega jak nakręcony. Tak. No tak. Nie? Faktycznie czy, te. Zobaczcie, on jest jak ten zajączki. Wszyscy padają, pyk, 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 a on biegnie dalej. No masz rację, masz rację. Ale ja na Orlenie przed wejściem do studia opędzlowałem dwie parówki z tym. Hot dogi z parówkami, też jestem jak nakręcony. Mhm. Także wiesz, no to teraz. Nie no. Słuchajcie, Modric jest według mnie. Pytanie. Dobrym no chyba najlepszy. Ale co, wygrywają finał i widzisz go jako kandydata do złotej piłki, tak jak ostatnio mówiłeś, tak? To, no wiesz, no, jeżeli Chorwaci wygrają, no pamiętajmy, tak szczerze powiedziawszy, on wygrał w tym roku Ligę Mistrzów. Jest on. Nie, co? Nie. Co tam? Jeden jastrząb. Jaki jastrząb? Dawaj jastrząba. Jastrząb z zoną, wiesz. No co, nie? To jest absurdalne. No jak absurdalne? No mógłby pokarm dla ptaków na przykład reklamować. No, zobacz, on wygląda jak mały jastrząbek. No. Złe pytania zadaję, stanu, weź się popraw. Dajmy Kubę Białka jako korespondencję.